Siemanko, to znowu ja, MDN. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam kilkanaście najważniejszych ciekawostek na temat Rukgardu. Miłego oglądania! Zacznijmy od tego, że Rukgard wciąż jest dostępny dla nowych graczy. Aby się tu dostać, należy porozmawiać z NPC Inigo na Dawnporcie. Dokładny poradnik, jak tego dokonać, znajdziecie na moim kanale. W podziemiach Rukgardu możemy znaleźć fragment ziemi symbolizujący rybę. Niegdyś uważano, że ryba ta wskazuje drogę do rozwikłania zagadki ze Spikeswordem. Pod nią widnieją także fale, które niektóre mogą przypominać samą krawędź miecza. A wy, jak myślicie, co Chipsoft miał na myśli? Na Rukgardzie możemy zakupić wszystkie potrzebne blessy poprzez Stora. Dodatkowo, pisząc do NPC Hyacinth słowo Krunor, również otrzymujemy pewnego rodzaju błogosławieństwo, które nie ma tak naprawdę większego zastosowania. NPC Norma reaguje na słowa Tibia oraz Monster. Norma sprzedaje także wino w cenie 3 GP za sztukę, jednak na Rukgardzie wino tak naprawdę jest darmowe ze względu na zbiorniki znajdujące się pod miastem. Jedynym rajdem na Rukgardzie jest najazd ratów. Respią się one na dachach praktycznie w całym mieście. A wy napiszcie w komentarzach rajd jakich monsterów chcielibyście jeszcze zobaczyć na tej wyspie. U NPC Lidl, czyli w Lidlu, możemy zakupić dwa rodzaje piłek. Piłkę plażową zakupimy za 200 GP poprzez trajda, natomiast aby kupić tam do kupania, wystarczy porozmawiać z NPC High Football Yes. Jej koszt to 111 GP. Boisko do piłki wodnej znajduje się blisko rynku. Gdy spojrzymy na mapę idąc w stronę Goblin Hella, możemy zauważyć, że jej kształt przypomina nieco Spikeswarda. Gdy zejdziemy piętro niżej, znajdziemy pokój, w którym to na pewnym OTS-ie respił się sam miecz. Na skeletonach po stronie premium znajdziemy tabliczkę z napisem Maze of Fury. Jest to o tyle ciekawe, że sam Spikesword jest nazywany także mieczem Furii. O legendarnym mieczu było głośno także na głównym kontynencie. NPC Avatar reaguje na takie słowa jak Rukgard oraz Sword of Fury. Co ciekawe, uważa on także, że sam był w posiadaniu owego miecza, gdy przechadzał się po wyspie początkujących. Jeśli chodzi o sam miecz, możemy sprawdzić, by zniknął on z wyspy. W tym celu należy stanąć na dwóch SQM-ach w odpowiedniej kolejności. Pierwsza kratka znajduje się nieopodal Poison Cave'a. Drugą znajdziemy na Rotworm Hellu, czyli po drodze na Katana Quest. Gdy wrócimy do wysepki ze Spikeswordem, ujrzymy taki oto widok. Czy uważacie, że jest to początek albo część questa na Spikeswarda? Jakie czynności jeszcze należy wykonać, jeśli quest w ogóle istnieje? I dlaczego Chipsoft umożliwił w ogóle znikanie miecza poprzez wprowadzenie tego skryptu? Napiszcie w komentarzach. Dodam jeszcze, że na moim kanale znajduje się osobny materiał ukazujący moje spostrzeżenia odnośnie Spike'a. Link znajdziecie w opisie. Rookie.com.pl jest jedyną promowaną stroną fanowską poświęconą w pełni wyspie Rukgard. Jedną z ciekawszych opcji na stronie jest Rookstat, który przedstawia statystyki najlepszych graczy na wyspie. W górnej części znajdziemy sekcję Highscores, która aktualizowana jest co 15 minut. Znajdziemy tutaj przede wszystkim awanse oraz dedy postaci. Aby pojawiać się w Promoted Notifications, wystarczy posiadać 50 level albo ustawić flagę poprzez wklejenie kodu w opisie postaci na tb.com. Poniżej znajdziemy długą listę najlepszych graczy na Rukgardzie, którą to możemy segregować według serwera. Jak pokazują statystyki, w momencie nagrywania tego materiału najwyższym poziomem na Rukgardzie jest Sliver z serwera Vunira, który to posiada ponad 100 milionów bitego expa. Jego czas online oraz następujące zdjęcia budzą wątpliwości, czy bijał on ten level samemu. Podpowiem wam, że nie.
Powszechnie wiadomo, że Antica gra najwięcej Rooksteerów, jednak to na moim serwerze, czyli na Wunirze, jest najwięcej graczy z setnym lub większym levelem. Na Rookguardzie możemy wykonać 3 addony. Są to Citizen Hat, Citizen Backpack oraz tak zwane łapki druida. Jeśli chodzi o outfity, jak i o mounty, możemy zakupić je w storze. Maksymalna ilość golda, którą możemy przechowywać w banku, wynosi 1000 GP. Pozostałe pieniądze musimy rozmienić i trzymać na głównej postaci albo też na tak zwanym depocharze. Pieniądze możemy rozmienić w tradycyjny sposób lub też przy pomocy gold konwertera. Warto wspomnieć, że nie możemy wynieść na mainland więcej niż 2K, czyli mając przy sobie 1K oraz 1K w banku. Najlepszym sposobem na wydanie pieniędzy na Rookguardzie jest zrobienie achievementa Potion Addict. Pełną listę osiągnięć dostępnych na Rookguardzie znajdziecie na wspomnianej przeze mnie wcześniej stronie. Aktualnie można opuścić Rookguard na maksymalnie 9 poziomie. Dodam też, że maksymalny level, jaki można zdobyć na downporcie, to 20. Tak samo jak na mainie, możemy odblokowywać tutaj bestiariusz, jednak zbyt mała liczba potworów uniemożliwia odblokowanie konkretnego charma. Główną zaletą posiadania premium account na Rookguardzie jest premium stamina. Oczywiście znajdziemy tam masę wilków oraz troli, jednak jeśli tereny dla free account nie są zajęte, to lepszym sposobem będzie expienie właśnie tam. Ilość doświadczenia, jaką należy osiągnąć, aby wyjść z Rookguardu, wynosi 4200. Jeśli od sumy mojego total expo odejmiemy tę liczbę, wyjdzie na to, że wyszedłem z Rookguardu 7791 razy. Nie pytajcie zatem, kiedy wyjdę z Rookguardu, ponieważ robię to codziennie. Rekordowy trap na Rookguardzie został dokonany na Rooksteerze ze 138 poziomem doświadczenia. Na wyspie znajdziemy ślepego orka, u którego możemy zakupić strzały oraz łuk. Aby to zrobić, należy porozmawiać z nim w języku orków. Każda postać na Rookguardzie posiada automatycznie drugi Magic Level. Istnieje tunel, dzięki któremu opuścimy mury miasta już na pierwszym levelu. Rookie Guard Quest jest najbardziej czasochłonnym questem na wyspie. Jego wykonanie zajmie nam ponad godzinę. Co ciekawe, nie jest on poświęcony dla Rooksteerów, a już na pewno nie dla tych zaawansowanych. Można bowiem zacząć go robić na maksymalnie 5 levelu. Niestety z tego względu Rooksteerzy nie mają wstępu do Fortecy Orków. Jest to jeden z najbardziej absurdalnych questów całej Tibii, z tego względu, że zajął on Chipsów Tibii bardzo dużo czasu, a aktualnie praktycznie nikt o nim nie wie, także nie chce go robić. W podziemiach znajdziemy takie oto kreatury, jednakże nie możemy z nimi walczyć. W dalszym ciągu możemy importować z downportu na Rookguard pewne przedmioty. Właśnie, zacznijmy od początku. Skąd Halbert? Przez pierwsze tygodnie istnienia downportu mieliśmy okazję walczyć tam z orkiem Berserkerem. Nie był on bossem, jednak posiadał on losowy respawn, co znaczy, że trzeba było ubijać potwory tylko z jednego SQM-a, aby w ogóle była szansa na jego pojawienie. Po wyloceniu broni wystarczyło dać ją postaci z niższym levelem i pójść na Rooka. Całą akcję należy traktować jako niedopatrzenie ze strony Chipsoftu. W tym samym czasie miał miejsce poważniejszy błąd, który umożliwił kilku graczom wyniesienie przedmiotów z mainlandu. Do tej pory widziałem te itemy tylko na screenach, jednak w tym miesiącu sam przekonałem się, że faktycznie zostały one przeniesione na Rookguard. W ten sam sposób na wyspie znalazł się Spikesword. Osobiście znam jedną osobę, która jest w posiadaniu tego miecza, jednak loguje ona bardzo rzadko, więc nie chciałem zwlekać z wrzucaniem tego filmiku po to, aby zrobić screena. Od czasu wprowadzenia Rookie Guard Questa, podczas deda na Rookguardzie nie stracimy już plecaka ani itemów.
Podczas Halloween respi się tutaj The Halloween Hare. Na wyspie respią się cztery bossy. Garnek oraz Urine respią się tylko podczas łączenia światów albo gdy powstaje nowy serwer. Natomiast Wooden Sword można było otrzymać podczas wykonywania tutoriala. To właściwie wszystko. Napiszcie w komentarzach, jakie ciekawostki najbardziej Was zaskoczyły. Dziękuję za uwagę i nie zapomnijcie dać łapkę w górę. Zachęcam także do przeczytania opisu pod filmikiem, jak i do podpisywania mojego propozala na tb.com. Do zobaczenia!